Dobra, dzisiaj sobie trochę przestawiłem wieżyczkę bliżej, jestem w tym samym miejscu. Odtworzę jeszcze raz ten pokaz muzyczny, bo chyba wtedy to aktywuje tego fantoma i postaram się go tutaj załatwić jakoś. Jest, oczywiście jak zwykle mam marnie z amunicją i marnie generalnie z... No, życia mam trochę, ale pancerz nie do końca. No już możemy naprawić sobie chyba. Łatkami mogę, to sobie naprawię. Dobra, do setki. I spróbujemy go pokonać. Jeżeli by się nie udało, no to będę się cofał i ewentualnie zostawię tą muzykę na razie w spokoju. Aha, mogę sobie tutaj różną jeszcze jakąś muzykę. Dobra, włączmy to. No i spokojnie, a ile tylko mamy... A ta piosenka jakiś czas trwa, co ja muszę bronić się w ciągu trwania tej piosenki? Zobaczcie, 40 sekund. A, faktycznie. To taka lipa, to raczej nie mam szans. Wyrzucę sobie zespoły, ja nie mam czym się w ogóle bronić i grać, no co to jest? Co ja mam, walczyć z nimi? Przynajmniej zażeram jak... Dobra, dziwne. Pewnie jest to jakiś element quest, albo jakaś nagroda jest po zakończeniu tego... trwania tej muzyki, ale nie sądzę, żeby mi się udało to... Aż, no to nic, dobra. Żółty tulipan w takim razie jest, tam jest muzyka, to jest jakieś pewnie wyzwanie. Ale... olewamy ten temat. Spadaj, dziadu. Wyszukiwanie aktualizacji serwery. Nie wiem skąd on się wziął. Czy ten znak się ruszył, czy mnie się wydaje? Nie, nie chcę, nie chcę tam nic wchodzić. Jesus Christ. A mogę wieżyczką zostawić. Dobra, stołówka. Wiele celów. Kapsuła mieszkalna. I kajuta. Nie wiem, co jest najbliżej. 65 metrów, 50, 80. Dobra, chodźmy do tej stołówki. Zobaczmy co. A już widzę w stołówce jakieś badziewie wisi u sufitu. Wieżyczka automatyczna likwidator wersja 0. Musimy zobaczyć co się w ogóle dzieje. Wersja oprogramowania 076. Informacja głosowa włączona. To nie jest ta cysta, jest gniazdo cystoidów. Trzeba tam w czymś... puknąć. Skanuje cel błąd. Nie znaleziono wystarczającej ilości materiału tyfonicznego. Koniec działa. Wieżyczka ma też taką właściwość, że jak staniemy na jej drodze, to solidnie oberwiemy. Wszystkie cystoidy pokonałem? Chyba wszystkie. Sala kinowa. Wieżyczce otoruje przejście, a czy przejście, nie przejście, tylko jak coś tu wylezie, żeby miała możliwość strzelania. Clark niestety nie przeżył katastrofy. Jak coś na mnie wyskoczy, to będę spierdzielał do tego holu. Skaner opasek, co to jest? Mam bilecik, mam. Wschodzące gwiazdy. Nawet tu mieli skubańce kino, słuchajcie. Tutaj woda przecieka. To nie jest dobry znak. Dziurawy... O, projektor. Dziurawa stacja kosmiczna nie wróży niczego dobrego.
A ja myślałem, że to może jakieś przejście znajdziemy. Tamten jeszcze jeden koleżka chodzi sobie cały czas. Niech sobie chodzi na razie, nieświadom. Niczego. Tu mamy przejście. I gniazdo cystoidów. I tu sobie wieżyczkę postawimy. Wejdziemy do tego szybu wentylacyjnego. Zobaczymy, dokąd on prowadzi. Oj, nawet dwa gniazda. Jedno się już aktywowało. Najgorsze jest to, że nie mam amunicji, kurczę. Tam jeszcze coś łazi. A, tu jakiś film leci. A, właśnie. W tamtym kinie nie było filmu. W tamtej sali kinowej. Tak zaglądam we wszystkie kąty, bo czasami coś jest zastawione. Straszna nuda w tych kinach. No więc znalazłam karteczkę pod biurkiem z twoim hasłem. Chwila, byłaś pod moim biurkiem? Słuchaj, musisz trzymać hasło w bezpiecznym miejscu. Pilnuję cię, bo cię kocham. Kochasz mnie? Wystarczająco, żeby wejść pod twoje biurko. I wcale nie szukałam tam upuszczonego długopisu. Wazeliniara. Próbki głosu 10%. To jest wątek główny. Jakby się ktoś pytał. To gra, twórcy mają jakiegoś hopla z tymi hasłami i żółtymi karteczkami. To jest jakiś kurna element przewodni po prostu wszystkiego. No i tak się wrócimy, bo chciałem jeszcze pozostałe questy związać, które tam były. A nie i kończyć jeszcze wątku głównego w 100%. Gdzie to jest? Gdzie my jesteśmy w ogóle teraz? Ciekawe... Centrum rekreacyjne. Ciekawe, czemu tym ludziom się nie udało. Wszyscy ci, którzy mieli ołać, tak jak ten, miał ten... tą piankę, ten lepik cały i nie dał sobie rady i wszyscy, którzy też go mieli, też zginęli. Przecież z tym urządzeniem powinni sobie doskonale dać radę z... zabezpieczeniem siebie. Wysłano komunikat o błędzie. Złota spluwa, kapsuła, stołówka. Nie wiem, co tej stołówce ma być. Może idźmy do tej złotej spluwy, 44 metry. Nie znaleziono wystarczającej ilości F5 wcześniej. Koniec działania. Wieżyczka automatyczna, likwidator, wersja 076, wieżyczka aktywna. Concierge. Tu jest coś bardzo ciekawego w środku, mam hasełko, nie. Więc pocałujcie mi się, jak mówił klasyk. Co my tu mamy? Chyba nic specjalnego, przyciski, dobra. E-maile, załoga, narzędzia, mapa obszaru, podsłuch. Kogoż to oni podsłuchiwali? Raport z obserwacji. Zgodnie z poleceniem A, czyli moim, zebrałam informacje i sporządziłam raport dotyczący kogoś tam i jej wspólników. Załączam też podejrzaną konwersację pomiędzy Willem a Quentinem. Materiały do jak najszybszego wglądu. Zobaczmy co to takiego. Zobaczmy raport najpierw. Obiekt.
Znany kontakt, obieg opuścił prywatną kwaterę, obieg z nieznanego powodu wrócił do kwatery w trakcie zmiany, obieg opuścił prywatną kwaterę. No dobra. Nagranie. Przygotowałem kontener. To dość dziwne, Quinten. Wiem, ale jeśli zamknij się, nic nie chcę wiedzieć. Wyświadczam komuś przysługę i tyle. Kontener transportowy 3232. Po drugiej stronie ładowni B, obok tunelu technicznego. Gdy byłem głównym kucharzem w Instytucie Kosmicznym, nikt nie prosił mnie o ukrywanie jedzenia w kontenerze. Tylko nie przesadzaj z węgorzami, dobra? Coś wywieźli. Na pewno ten stwór jest już na ziemi. Bo już tu chyba drugi quest tego rodzaju jest, że ktoś próbował coś wywieźć. Tu jakiś zaginiony w akcji chodził. Niestety nie mamy tu klucza. Gdzie ta spluwa jest? Jak się wystraszyło. Złota spluwa jest tu. Mam kontrolę, to... Kurna, łażę tu jakieś czubki, strach. Dobra, idziemy po tą spluwę. Jeżeli słyszę spluwa, to już mi się robi... przyjemnie. Mam nadzieję, że będzie spluwa i dużo amunicji. Bo spluwa się okaże jakimś totalnym krepiszczem. Nie wiem, czyja to kajuta. Aha, bo to szyba jest. A, jest ten. Aha, bo nie mogę. Dobrze. Moja cała broń to jest jedna kulka do strzelby. O, witaj. Witaj. Wziąłbym cię strzelbo. No, ale nie mogę. Ale amunicja chętnie przytulę, nawet w zamian za to coś. Boże, były czasy, że miałem 100 kulek do tego, do pistoletu. Relacja ocalałej z trzeciego dnia ewakuacji. Próbować hasło. No niestety hasełka nie mam. Hasło pod biurkiem? Coś tam było pod biurkiem. Nie ma. Aha. Zaczyna się. Kapsuła, gdzie to jest cała? Złota spluwa 6 metrów w tamtą stronę, może... Coś jest. Jesus Christ, nie drzyj się tak. Cymbale. Dobra, spróbujemy jakiś sposób, bo niestety bardzo mam z czego go załatwić, ale jakoś spróbujemy załatwić tego świecącego, który tu chodził. Jakoś go zwabię. Siema, łosiu. Współpraca z wieżyczką. Ja strzeliwuję gościa z pianki, a wieżyczka smaruje pięknie. Oj, pięknie. Jesteś moją ulubioną wieżyczką jak dotąd. Współpraca z tobą to istna naprawdę przyjemność. Jak na razie. I jeszcze mam ją w 100%. Wyszukiwanie aktualizacji serwery. Otwarte? Co to w ogóle jest? Kelstrup. Okej, to doktorka? Przecież on tu nie mieszkał. Miał apartament. Uuu, będzie coś ciekawego. Ej, wieżyczka, orientuj się tutaj. Koniec działania. Jakie wspaniałości. Boże. Zastanawiałem się, czy ten słoik
Czy ten słój można stłuc? Można. Babik na tyfony mnie nie interesuje. Projekt fabrykacyjny strzykawka. To chyba mam już. Łóżko doktorka fascynujące, zastawione jakimiś kurna słojami z mózgami i maile. Czemu one są na żółto? Chyba ważne. Gruszki w popiele. Witaj doktorze. Niestety puszkowane gruszki nie pojawią się u nas aż do następnej dostawy. Jak zawsze Elliot oznaczył jako EDS. Dziękuję za cierpliwość. No przykro. ARN. Zapisz je w kalendarzu. Znowu déjà vu. Odtwarzanie kroków będzie tym razem trudniejsze. Wygląda na to, że pracownicy nie zapisywali danych, więc wszystkie postępy od ostatniego czyszczenia departamentowego są zagrożone. Musimy czyszczenie bla bla bla. No i ciekawego to w sumie nie było. O, muzyczkę można włączyć. Dobra, gdzie ta złota spluwa? Złota spluwa jest za tymi zamkniętymi drzwiami. Za tymi. Ciekawe, może jakoś naokoło się tam uda dojść. Tu mogę jeszcze otworzyć. F5. Czyja to kajuta? Marks. O, tu jest złota spluwa. Dziadu, mamy ją. Pięknie, przeszukajmy tylko... Oj, naboje. Szkoda, że tylko po 8 sztuk, no ale... Dalsze coś. Poskramiacz gwiazd, tam drugi. Dobra, bierzmy tą spluwę rzekomą złotą. Marzy mi się tu jakaś wielka giwera. Koniecznie ze złota. Pistolet, złoty pistolet Artemida. No ok, ale... Dobra, weźmy tego strupa, to zostawmy. Ale czym on się różni od mojego pistoletu? Niczym. Cel zrealizowany, fantastycznie. Aha, i tyle. No. Niczym się nie różni. Mogę go sobie ulepszyć. Ozdobny, pozłacany, nie? No tak pozłacany to jednak zlepszy. Dobra, walnijmy, będziemy strzelać z tego złotego, a tamtego starego przerobimy na żyletki. Jeszcze jakieś dozbrajające, jeszcze jeden, tak? 20 kul, no to jest tak jak ten stary miał. Dopóki nie urywa. Ale nie będziemy z dziadostwa strzelać. Co my tu mamy? Kajuta czyja? Jakiegoś gościa, ale drzwi są uszkodzone. A tutaj? 104. Kapsuła mieszkalna, tablica mnie nie interesuje. Neuronowy horyzont 1. Skórka od banana. Niestety jest komputerek zablokowany, ale mogę go zhakować. O kurczę, tam jeszcze dziś miałem te komputery i nie zhakowałem ich. Goddammit. A mogłem. Zapomniałem o opcji hakowania. Niestety w moim wieku skleroza jest już... Może już... nastąpić. Pewne jej objawy.
I wszystko jest. Pliki. Projekt fabrykacyjny, ale ja już to wszystko mam. To są te same rzeczy, którymi już dysponuję. To mnie nie interesują. E-mail. Doktorze, przedłożyłam pańskie poprzednie prośby. Postaramy się je rozpatrzyć. Ale nie mogę nic obiecywać. Mamy napięty, bla bla bla. Bla bla bla. Tak w skrócie. Pomnik skały księżycowej. Zabrałbym go sobie jako pamiątkę. Kolejny układ zdobyłem. Przydałaby mi się teraz ta maszynka do odzyskiwania... Czemu nie mogę podnieść? No. Do przetwarzania tych przedmiotów, bo sporo mam zbędnych gadżetów. A to co? Kibelek. I tutaj jest kapsuła mieszkalna, do której nie mam klucza. Znaczy chyba to jest to. Jeszcze z drugiej strony są jakieś. Może to nie jest. No ale tutaj nie wejdę. Chyba że w kibelku znajdę. Hasło. Gotowość do skanowania. Ja pierdzielę. Proszę wysłać raport z awarii. Widzieliście wieżyczkę co zrobiła? Podniósł wieżyczkę do góry. Wieżyczka jak spadła, to jeszcze była w takim ciężkim szoku, że jeszcze strzelała przed siebie. Komunikat o błędzie. Mocne. Ich to było dwóch? Chyba jeden. Dobrze, że się wycofają. Dobra, gdzie ten kod jest? Potrzebuję klucza do drzwi, a na pewno... Oh, fuck. Mały gnojku. Na pewno ten kod gdzieś tu w tym kibelku jest. Proszę, mydełko. Niestety. To co? Pusta puszka. Ktoś tu schował pustą puszkę. No niestety, myślałem, że uda nam się z kibelka zorganizować kluczyk. Także tu mamy jedne zamknięte drzwi. Dobra, teraz idziemy przeszukać drugą połówkę tego. A to był chyba jakiś sektor B. Tak jest, to jest sektor A. A tu jest B. Tu wejścia dalej nie posiadam. Tak jest. Aha, a kapsuła mieszkalna to nie jest tutaj, tylko pewnie w tym sektorze B. Czyli tu nie będzie jakiś problem, żeby... Kajuty załogi. Wymagana korekta wysokości. Skanuje cel błąd. Nie znaleziono. Wszystko pozamykane. Materiału dyplomatycznego. Koniec działania. Ktoś siedzi. Wieżyczka zawsze musi iść ze mną. To jest to w tym momencie to nieodzowny element. Jeżeli tylko mogę, to jest ona bezpośrednio przy mnie. Wypalone cygaro. Niestety. Nie masz jakichś kluczy, haseł, nic rzeczy. Wow. Ciekawe, czy kiedy się dowiemy, dlaczego niektórzy z nich są w takim stanie, a niektórzy w nich wyglądają jakby się nic nie stało. Kurna, apteczka, muszę ją zostawić. Znaczy nie muszę, no ale chciałbym jak najwięcej rzeczy przerobić na broń, jakby się dało.
Nigdy nie wiadomo, czy to, co jest za tą szybą, to jest ten hologram i wewnątrz jest ukryte wejście, czy jest to faktycznie szyba i jakieś roślinki. Tu jakieś papiery jeszcze są, nie mogę się... Dobra, idziemy dalej. Oj, to się otworzyło. Moment, to muszę zmienić sobie na złotą spluwę pod trójką, bo przecież włączam tylko starego grata. Szkoda tylko, że amunicji nie mogę z niego wyjąć. Tu mam 10, aha, zgadza się, dobra. Znowu zgubiłeś swojego transcribe'a. Hej, chyba znowu posiada swojego... Wciąż mam w pokoju część twoich rzeczy. Nie wiem, czy chcesz je z powrotem. Zadzwoń. No to chyba jakiś rozstanie. Uwaga! Kombinezon uszkodzony. A, dziadu. Trochę mnie tutaj zaskoczył. Wieżyczka. Naprawiamy. Gdzie była ta apteczka? Jak sądzisz? Mistrzu, gdzie masz apteczkę? Masz, pięknie. Daj tutaj. Użyj. Musimy spożyć apteczkę od razu. 50% życia tylko. Uwaga! Analiza oznaczenia. Fuck. What the fuck? Jeszcze jeden się pojawił. Z tymi gośćmi wieżyczka ma duży problem, bo ona nie zdąża i w ogóle namierzać i podejmować akcji. Oni ją tutaj rzucają na wszystkie strony, ona nie daje rady. Dobra, osiągnęliśmy nowe zadanie. Kajuta. Kolejna gra. O, to już druga chyba. Do jakiegoś RPGa. Pierwsza gra. Słuchajcie, czwarta rano jest. Minęliśmy się. Zostawiłam tu twoją kartę postaci, ale mam ze sobą zapasową na wypadek, gdybyś nie zdążyła wrócić przed grą. I nie martw się. Wygląda super. Do zobaczenia w centrum rekreacyjnym. No i kartę zabrałem. Szukanie echa. Notatka. Piątkowy wieczór. Dobra. Proskramiacz gwiazd. Tam pierwszy. To chyba mam już 3 tomy albo więcej. Ojej, kwiaty kosmosu. Jak sympatycznie. Co to? Transkryp uszkodzony. Aha, no to jest ten główny wątek. Czyli... poszukiwanie echa. Co ty robisz? Nagrywasz to? Łączenie transkrybów jest fajne. Nieprawda. To jak robienie albumów w głowie. Obydwie osoby mogą zapisać ważne chwile. O. Tu jest nasz quest główny, czyli zapis rozmowy, szukanie echa. Weźmy to od razu. Mam nadzieję, że zaraz to brzmiało poważnie, dalej. Uznałam, że wyłączę transkryba. Czyli dobra, pytasz, czy możesz nagrywać? Nie wiem, po co mi ta opaska, ale naszą grę na transkrybie. Tak, wiem, że wykorzystywanie pamięci jest wbrew... Nie mogę... Notatka. Jestem w tym kiepska, tyle żyjesz. Słowa. Tu jakiś wątek miłosny, te dwie panie miały się bardzo ku sobie, ale chyba się rozstały. Co? Dokładnie. Co? Co powiesz na to, żeby zjeść ze mną kolację? Co? O. Mówisz co, kiedy należy powiedzieć tak. Tak? Widzisz? To takie proste. Nie martw się tym transkrybem, to nie jest wbrew regulaminowi. Zaprosisz mnie do tej gry, czy nie?
wymagana korekta wysokości. No, czyli panie były po prostu sobie tutaj... były parą na talosie. Ostatnia wizyta w łazience nie zakończyła się zbyt dobrze. Coś wyskoczyło z jednego z kibelków, dlatego teraz... może tutaj wieżę postawię. I teraz dokonam eksploracji kibelków, tak zwanych. Wyszukiwanie aktualizacji, serwery niedostępne. No, z tych mocy nie korzystam, więc te strzykawki są mi całkowicie zbędne. Czy ja już tu były? Mam wrażenie, że to ja tak rozrzuciłem szampon i mydło w poprzednim tym. W poprzednim toilecie. Ej, dobra, stąd przyszliśmy, stołówka. Wiele celów. Kapsuła mieszkalna, może to jeszcze zbadajmy. Gotowość do skanowania. A jutro wrócimy się do... cel, materiał, dzwonić. Wrócimy się wstecz, wrócimy się do tyłu. Włączam kalibrację. Żeby wykonać inne questy. Odbiór przesyłki. Dotarła twoja przesyłka na recepcji. Jeśli mnie nie zastaniesz, wprowadź przy bramce kod. Nikomu się nie wygadam. Jeśli tak, zachowasz tajemnicę. Dobra, jakiś kod dostałem. Pomieszczenie pocztowe. No właśnie. I po co mieliśmy ją znaleźć? Aha, żeby znaleźli tego transcribe'a. No bo jedę strzelby, czemu nie mogę? Aż tak bardzo nie mam miejsca. Dobra, wywalę te kwiaty. Oj, to kwiaty są z kajuty tych... tych sympatycznych pań. Baterie, transcribe. Tu Fouls. Fouls. Malio, mam dla ciebie ważną prośbę. I niezwykle delikatną. Muszę wiedzieć, czy mogę ci zaufać w kwestii dotyczącej nadzoru. Oczywiście, proszę pana. Tyle tylko, że nie mogę normalnie robić takich rzeczy bez zgody szefowej Elazar, działu HR i drugiego dyrektora. To moi podwładni, Malio. Tak jest, rozumiem. Chcę, żebyś przyjrzała się analiz Gajegos. Dokąd chodzi, o jakich godzinach, kto ją odwiedza. Zapiszę wszystko na komputerze ochrony. Dobrze. Przyślij mi raport na koniec tygodnia. Tak jest. No to już ten raport widzieliśmy, faktycznie w komputerze ochrony. Chciałam sprawdzić, co u ciebie, Sky. Mam kaca neuromodowego. Czuję się... dziwnie. Nie wierzę, że zainstalowałaś moda tylko dla tej szopki Alexa w tulipanie. Żartujesz? Zawsze chciałam nauczyć się grać, ale nigdy nie miałam czasu. To takie... teraz niemal widzę nuty w głowie. Czuję się, jakbym grała od dziecka. Poza tym, będziesz ze mną na scenie, prawda? Żeby cię chwycić, gdybyś nagle upadła. I tylko jeśli powstrzymasz mnie przed daniem w dziób Aleksowi, gdybym się upiła. Błąd, wymagana korekta wysokości. Czyli oni wszyscy, bez wyjątku, korzystali z tych... z tych neuromodów. I dlatego wszyscy tutaj zginęli. Zapraszamy na nieoficjalną uroczystość z okazji sukcesu. No to tu już też byłem. Odwiedziłem żółtego tulipana wcześniej. Dlatego, że korzystali z tych transmodów, to wszyscy zginęli. Koniec działania. Pytanie tylko, czemu ja się uchowałem? Cześć mamusi, mam złe sny, od kiedy cię nie ma na doktor Preston. Od kiedy cię nie ma. Bez przecinka. Doktor Preston mówi, że mam to narysować. I wtedy one znikną. Może rysunek cię spodoba i niedługo wrócisz do domu. Na recepcji był jakiś rysunek. Właśnie taki jakby dziecka. Tam jakieś kajuty, co to jest zamknięte? O, góry jeszcze.
Wódka. Bimber. Bieda. Karta postaci kolejna. Tutaj pewnie jakieś easter eggi, które odczytamy. Ktoś tam pewnie odczyta zaraz w internecie. Dobra, kończymy na dzisiaj, bo już znowu padam na pysk. Już nie wiem, co patrzę. Tutaj coś poszło nie tak. Tu jeszcze zbadajmy te u góry właśnie. Dopiero teraz je zauważyłem. Dobra, kończymy tutaj. Proszę o subskrypcję, komentarze, jakby ktoś miał ochotę. Lajki, łapki i tak dalej. A jutro sobie pójdziemy. Zostawimy jeszcze wątek główny. I porobimy jakieś zaległe questy. Postaram się zrobić te właśnie. Na przykład jeden był taki. O, na przykład tego. Trzeba się będzie sporo cofnąć. Tam chyba zaczniemy. Ja się cofnę. I jutro zaczniemy gdzieś od tego miejsca, myślę. Od tego gucu całego. Dobra. Pozdrawiam, do jutra.